Szanowni Państwo, dobra robota. Na pierwszy rzut oka ten temat wyda się Państwu dziwny, może obcy, może nie z tej ziemi. Z pewnością nie na te czasy. Właśnie. A jakie to czasy? Dziwne, prawda? Dobra robota. Co to takiego? Nie, to nie to, o czym Państwo myślą. Czym jest dobra robota intelektualna? Takie jest niepisane założenie, że wszyscy wiedzą, co to znaczy dobrze pracować głową. Nie to. To nie tak. Uwielbiał wdrażać programy pilotażowe. Zdawało mu się, że wszędzie panuje strach. Czytał siatki, przeliczał godziny, układał obsady, rekrutował i recenzował. Bo czuł, że wszędzie panuje strach, że kadry się boją. Czuł ten strach i rzucał się w wir. Po granty, projekty, właśnie. Po programy pilotażowe, po innowacje, po innowacyjne instrumenty. Śledził rozwój nowych mediów. Nie chciał archiwizować. Chciał sam tworzyć historię. Wysłał studenta na placówkę, zainicjował wymianę, załatwił posadę, zatrudnił i zwolnił, udzielił stypendium, nawiązał współpracę, założył placówkę, zorientował się, wypromował doktoranta, wydał nową serię, skompilował i zredagował, zacytował bez powołania się na źródło, skaził źródło. I to chyba był strach. Umiał poprawnie rozliczać granty. Ludzie go za to kochali. Był Bogiem. Ale od pani w kadrach usłyszał: to jest, proszę pana, fuga śmierci. Niech pan nie szuka drogi do tego zamku. Zdębiał. Ale wyznaczył dla siebie ramy kształcenia i tego się trzymał. Bo czuł, że ktoś przejmuje władzę. Ten ktoś był wszędzie. Ktoś z nim konkurował, przewidywał jego ruchy, śledził go, powielał jego działania. Dlatego puszczał w obieg dokumenty. Dużo dokumentów w obiegu dawało poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie dokumenty miały jego podpis. Poznałam męża na festiwalu literatury. Rozdawał autografy. Działo się coś ciekawego. Czym się w życiu zajmuję? Czytam. Książki z najwyższej półki. A wtedy mój mąż szlifuje swoje prozy. Teraz chciałby wyjechać, bo pisanie to podróż. A ja twierdzę, że ta specjalizacja go zabija. Specjalizacja urosła do rangi problemu społecznego. Nie ma w literaturze specjalizacji. Dobry pisarz zawsze jest amatorem. Zawsze zaczyna od nowa. To ekscytujące. Niestety mój mąż o tym nie wie. Humaniści nie należą do odważnych. Kocha mnie zamiast siebie. Niestety nie jest świnią. Niestety nie jest egoistą. Niestety mnie nie zdradza. Niestety nie interesuje się innymi kobietami. Niestety nie ma innych mus poza mną. Ale podobno świetnie pisze. Pieści swoje zdania, przecinki i myślniki. Ma doskonałe prozy. Zdaniem krytyków to się sprzedaje. To była jego ukochana grupa studentów. Sami najlepsi. Jego najlepszy narybek. Tak o nich myślał. Najlepszy narybek. Tak myślał. Przychodził do sali, rozpoznawał te twarze. Przypominał sobie dyskusje, wyjmował notatki, mówił też z głowy. Szybko, żeby nie stracić za dużo czasu. Czas był ważny. On sam go nie zmarnował. Pojawiały się pytania. Najpierw proste, niewinne, potem coś więcej, złożone kwestie, na które ani on, ani nikt inny nie znał odpowiedzi. Myśleli podobnie do niego. Cenił bardzo tę wspólnotę. Cenił ich towarzystwo, cenił ich mądrość. Może ma wśród tych studentów prawdziwego twórcę? Myślał, że może jest wśród nich twórca, ktoś ponadprzeciętny, twórca samodzielny, oryginalny. Chciał wierzyć, że ktoś taki siedzi naprzeciwko niego w tej sali. Chciał wierzyć, że te spotkania mogą być inspirujące. Że taki twórca znajdzie w nich coś inspirującego. Że w domu wieczorami sam pisze, że siedzi sam i pisze wieczorami, przy biurku. Że pije przy tym kawę, że pali, że pije. Tak chciał myśleć. Że to jest inspirujące. Że jego robota jest inspirująca. Że tworzy ferment. Używał właśnie dokładnie tego określenia, robota. Mówił przez telefon, późno wracam z roboty. Faktycznie uważał, że to jest inspirujące. I dlatego mógł sobie pozwolić na takie określenie, robota. Bo miał przekonanie, bo wierzył. Wierzył, że ostatecznie to nie jest po prostu zwykła robota. Udzielił kilku wywiadów prasie zachodniej. Było wokół niego głośno, raczej robiło się głośno, bo to był dopiero początek burzliwej recepcji jego myśli. Świat chciał więcej o nim wiedzieć. Było zapotrzebowanie na jego prywatność. Jego pisanie porywało ludzi. Można powiedzieć, gdyby zabrakło konfliktów zbrojnych, o których tak porywająco pisał, ktoś musiałby je wywołać. Dla niego. Świat byłby brzydszy, gorszy i uboższy bez wojen, które relacjonował. Jego opisy kolejnych mordów działały kojąco. Uspokajały czytelników, bo upewniały ich, że też są winni. Tego im było trzeba. Pisał wprost, że ich obżarstwo i rozpasanie są winne suszy i głodu, i wojny, i śmierci. Tak, śmierci. Byli winni. I to ich uspokajało. On to wszystko potrafił opisać. Pokazywał, czym jest egoizm i brak wrażliwości. Oni chcieli wiedzieć dokładnie, czym jest egoizm i brak wrażliwości. On im to potrafił opisać. Wszyscy czytali jego książki. Chcieli się czuć winni, kiedy dawali swoim dzieciom drogie prezenty pod choinkę. Kiedy sami przebierali się za Mikołaja. Byli dumni ze swojej winy. Dzięki niemu rozmawiali o swojej winie z rodziną i znajomymi. W tym celu wszędzie zaczęły pojawiać się kluby dyskusyjne, a nawet świetlice. Świetlice uczące krytycznego myślenia o współczesnej cywilizacji. Witam serdecznie. Robimy, proszę Państwa, rzeczy niepopularne, rzeczy niebezpieczne. Robimy te rzeczy z pełną świadomością zagrożenia. Czujemy przy tym mrowienie, lekki niepokój. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Promujemy czytelnictwo. Prosimy ludzi, żeby czytali. To akt rewolucyjny. Jesteś z miasta rewolucji. Kuchenne rewolucje, rewolucja u bram. To jest w naszym pojęciu dobra robota. Dla niektórych to jazda bez trzymanki, bo czytanie, proszę Państwa, daje wolność, daje swobodę. Jesteśmy ludźmi, kiedy wymieniamy myśli, kiedy krytycznie diagnozujemy świat. A przede wszystkim potrzebujemy narodowych wieszczów. Potrzebujemy przewodników. Dlatego szczególnie dziękujemy za przyjście. Zaprosiliśmy Państwa na spotkanie. Jest z nami twórca niezwykły. Ale najpierw słów parę o naszej ofercie. Książki na półkach są na sprzedaż, pachną jeszcze farbą drukarską. Z pewnością zainteresuje Państwa poradnik wędkowania, Himalaje dla każdego, zobaczyć Tybet w tydzień, albo z innej półki kuchnia z nad Pireusu, śladami piastowskich warowni, odchudzanie dla wybrednych, dar Pomorza od A do Z, origami dla upartych. Czym są warunki graniczne dobrej roboty? Czy opłaca się żyć twórczo? Jak żyć twórczo wśród twórców? Każdy dziś jest twórcą. I co z tym zrobić? Czy niepraktyczniej jest czekać na wyniki cudzej twórczości, a potem z niej korzystać naśladowczo? Jak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem twórczy? Prasa informuje, że w mieście rosną jak grzyby po deszczu nowe sieci księgarni. Nazywają się lektury domowej roboty 24 godziny, bez konserwantów, z 5 zbóż. Nazywają się fitness. Starsza kobieta pytana, po co stoi, mówi, że dla wnuka. Książka wydała się jej najlepszym prezentem urodzinowym. Mężczyzna z reklamówką z Lidla lubi czytać. Pielęgniarka, która wyrwała się na chwilę z dyżuru, zauważa, że lektura umila jej długie godziny nudnego czuwania przy chorym. Najwięcej czyta motorniczy. Na przystankach, a przede wszystkim w korkach. Na każdych światłach pochłania pół rozdziału. Jego firma wspiera Krajowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Aplikacja mobilna gra nie na czekanie. Czekając na połączenie, użytkownik telefonu wysłucha wielkiej improwizacji, monologu Hamleta Być albo nie być, fragmentów Lalki i Niemców Kruczkowskiego. Od kiedy spadła oglądalność kodowanych kanałów telewizyjnych, ludzie rzucili się na książki. Panuje wręcz zwierzęca awersja wobec elektronicznych czytników. Ludzi kręci papier. Do łask wracają wydania książek w twardych oprawach. Na ulicach widuje się przechodniów wąchających świeżo zakupione lektury. Wznowiono produkcję farby drukarskiej o zapachu rozmarynu. And lift your finger after each number so that the dial swings back of its own accord. This is important because the electrical signals are sent. Dobra robota. Co to takiego?